Magda Żakowska, witam Państwa. Jeszcze dziś na niebie straszyły nas chmury, ale już w najbliższych godzinach te chmury zaczną zanikać, bo na pogodę wpływać będzie teraz wyż, którego centrum znad Austrii i Czech nasunie się nad południową część kraju. I ten wyż sprowadzi do nas też cieplejsze powietrze. W nocy chmury zaczną zanikać, nie zabraknie rozpogodzeń. Chmurzyć może się tylko na południu kraju i na wybrzeżu. I tam jeszcze słabe opady śniegu lub deszczu ze śniegiem. W nocy rozpogodzenia sprawią, że w wielu miejscach temperatura spadnie poniżej zera. Średnio termometry o poranku pokażą minus 1 lub minus 2 stopnie. Cieplej jedynie na wybrzeżu, tam plus 1, plus 2, no a w górach nawet minus 7 stopni. Jutro zostaniemy pod wpływem wyżu z nadpołudniowej części kraju, a z nadmorza śródziemnego zacznie płynąć cieplejsze powietrze. Jutro dużo pogodnych chwil, na niebie pojedyncze, kłębiaste chmury, no i przyjemne wartości 6-7 stopni na wschodzie, 8 na krańcach zachodnich i na południowym zachodzie. Powieje słabo i umiarkowanie z zachodu. W regionie w nocy liczne rozpogodzenia, niebo będzie pogodne, ale w całym regionie temperatura spadać może do minus 1 stopnia. Powieje słabo z zachodu. Jutro od rana sporo błękitu na niebie, niewiele chmur. No i jak te chmury będą, to mają być one niegroźne. Powieje z zachodu i północnego zachodu słabo i umiarkowanie, a termometry średnio pokażą 6 lub 7 stopni. Ciśnienie powędruje w górę. Jutro w południe barometry pokażą 1014 hektopaskali. No i będzie to dopiero początek poprawy pogody. W piątkowe popołudnie 9 stopni, w sobotnie 11, w niedzielne nawet 13 stopni. No a słońca do końca tygodnia na pewno już nie zabraknie, a zatem wiosnę widzimy już na horyzoncie. Do zobaczenia